witam serdecznie po krótkiej przerwie, a na naszej kanapie już kolejny gość czeka, doktor inżynier Artur Bejger, Akademia Morska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby porozmawiać o ciekawym projekcie o nazwie Autostrada Technologii i Innowacji. Jakby mógł pan nam przedstawić, co to jest za projekt? Centrum Autostrada Technologii i Innowacji powstał z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Wrocławskiej, natomiast Akademia Morska jest jednym ze współzałożycieli. To był projekt, który powstał mniej więcej rok temu. Umowa podpisana została w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Było to rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie wtedy w Polsce, dlatego że to centrum zrzesza 17 najlepszych, najprężniejszych, największych polskich uczelni technicznych. I w tym Akademię Morską. W tym Akademię Morską. Gdzieś zawsze jakoś tak się udaje, że jesteśmy w tej czołówce uczelni technicznych. Jest to projekt, który mniej więcej odpowiada podobnym instytutom w Niemczech. Niemieckie instytuty, głównie właściwie dwa instytuty niemieckie, zrzeszają ponad 17 tysięcy osób. U nas takich możliwości nie ma, w związku z tym powstała inicjatywa, żeby zrobić coś bardzo podobnego, mianowicie zrzeszyć najlepsze uczelnie polskie i stworzyć pewne forum technologiczne, pewne konsorcjum technologiczne, dzięki któremu będzie można między innymi aplikować o różnego rodzaju duże, bardzo duże i praktycznie w każdym zakresie projekty unijne. Czy Akademia Morska współpracuje od samego początku z Autostradą Technologii i Innowacji? Już tak jak wcześniej powiedziałem, jest jednym ze współzałożycieli, także od samego początku współpracujemy. Powstało 13 centrów kompetencji, jeśli chodzi o ten projekt. W ramach tych centrów kompetencji jednocześnie są pewne obszary tematyczne. My akurat tutaj jako Akademia Morska wpisujemy się rzeczywiście w większość tych obszarów tematycznych, ponieważ specyfika samej uczelni jest taka, a nie inna. Wiadomo, statek jest takim obiektem, gdzie wymagane są i wszelkie kompetencje, i wszelkie zastosowania przemysłowe, to jest przetwarzanie energii, to są systemy informatyczne, to jest mechatronika, także rzeczywiście wiele tych obszarów tematycznych się tutaj wpisujemy. Jesteśmy zresztą potrzebni bardzo również jako może duże fragmenty, duże elementy zespołów badawczych. Może troszeczkę nieładnie to zabrzmiało, ale rzeczywiście tak jest, że to są zespoły badawcze, które jak gdyby tworzą bardzo duże przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, dzięki którym możemy pokazać się po prostu w Europie i w świecie. A jakie korzyści z tego będzie miała Akademia Morska, z tej współpracy? No podstawowa korzyść to taka, że znaleźliśmy się wśród najlepszych zarówno uczelni technicznych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ale także może nawet przede wszystkim możemy aplikować o bardzo duże granty, projekty badawcze. Jak zapewne państwu wiadomo, w tej chwili jest ten ogromny, można powiedzieć, projekt unijny, mianowicie Horyzont 2020, gdzie pieniądze, o które można aplikować, są bardzo duże, jednocześnie można stworzyć niesamowicie ciekawe, interesujące rzeczy, zarówno związane z przemysłem, z obszarem badawczym, z obszarem rozwojowym, ale również z przełożeniem tych elementów dla przemysłu. Głównie właściwie to jest oparte o to, czyli nie po to tworzy się rozwiązania badawczo-rozwojowe, rozwiązania naukowe, żeby one szły na półkę, tylko głównie po to, żeby przemysł później zaaplikował to w swoich zastosowaniach. Czy już jest jakiś pomysł, jak można wykorzystać te pieniądze? Tak, ja powiem więcej. My jesteśmy jako Akademia Morska tutaj może takim fragmentem bardzo podobnie działających centrów kompetencji. W ramach samej uczelni działa kilka centrów, też można powiedzieć, że tematycznych. To jest Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, to jest Centrum Badania Paliw i Cieczy Roboczych. W najbliższym czasie, mam nadzieję, uda się, żebyśmy stworzyli centrum siłowni wiatrowych, siłowni offshore'owych, które tak naprawdę
jeszcze nie istnieje w świecie. Jesteśmy prekursorem, mamy pewne tutaj koncepcje badawcze, gdzie można zastosować właśnie w siłowniach offshore'owych. Mniej więcej rok 2020 to jest ten, gdzie jest wyznaczony deadline, że na obszarze Morza Bałtyckiego powstaną właśnie siłownie wiatrowe, offshore'owe, siłownie morskie. W związku z tym chcemy być również jednymi z pierwszych, którzy z jednej strony będą kształcili specjalistów w tej dziedzinie, ale z drugiej strony będą prowadzili badania i jednocześnie miejmy nadzieję, że stworzymy systemy, które będą jedne z pierwszych, a jednocześnie będą sprawdzały się w pełni właśnie w tego typu siłowniach. Jak w praktyce z tego mogą korzystać studenci Akademii Morskiej? No, studenci przede wszystkim poprzez nowe laboratoria, to jest głównie właściwie tutaj, z tym, że ja bym tutaj podzielił może tak na dwa różne elementy, mianowicie z jednej strony studenci, ale z drugiej strony osoby, które do nas trafiają, jesteśmy specyficzną uczelnią. Dokładnie. Właściwie dwukrotnie albo trzykrotnie więcej jak gdyby trafia do nas osób, które są już absolwentami, które podwyższają swoje stopnie oficerskie w przypadku oficerów pływających, oficerów mechaników, oficerów nawigatorów, ale z drugiej strony również kształcimy dla przemysłu, który się dopiero tworzy. Na przykład gazoport. Posiadamy w tej chwili jako jedyni w Europie centrum symulacyjne akurat konkretnego gazoportu naszego tutaj świnoujskiego, gdzie jesteśmy w stanie wykształcić specjalistów czegoś, co jeszcze praktycznie do końca nie istnieje. Znaczy jest zbudowane rzeczywiście, natomiast czekamy dopiero na wpłynięcie pierwszego statku. Natomiast ktoś to musi obsłużyć. My jesteśmy w stanie przeszkolić już załogi obsługujące między innymi gazoport. Czyli to są piękne perspektywy i dużo rzeczy, z których można na pewno skorzystać. Jaki jest oddźwięk tego, że Akademia Morska tak prężnie działa? Czy ktoś to docenia? Czy wiemy, bo w Szczecinie czasami tak jest, że się naprawdę dużo rzeczy dzieje, ale nie każdy o tym wie, a to jest faktycznie duże przedsięwzięcie i duże wyróżnienie. To jest duże przedsięwzięcie, duże wyróżnienie, ale ja myślę, że Akademia Morska pracuje na to bardzo intensywnie. To nie jest siedzenie za biurkiem, to są naprawdę częste spotkania. To są projekty, które są realizowane z bardzo dużym potem na czole, tak to może nazwę. Nie dalej jak dzisiaj zamknęliśmy jeden z projektów dotyczący badań rybołówstwa, jak gdyby morskiego. Projekt ponad 6-milionowy, nie tak dawno również projekt mniej więcej około 4 milionów. To jest kilkanaście do kilkudziesięciu milionów tego typu projekty realizujemy. Także jesteśmy doceniani, ale tak jak powiedziałem, na to trzeba po prostu zapracować. To na pewno i jak widać bardzo mocno się staracie. Znaczy może to, co jest istotne, z czego my się cieszymy, to między innymi to, że zaczynamy być postrzegani w Europie już nie w ten sposób, że my musimy szukać partnerów, natomiast partnerzy europejscy zaczynają szukać nas. To my jak gdyby musimy się zgodzić na to, że dołączymy do zespołów badawczych powiedzmy szwedzkich, finlandzkich, czy też innych, czy na przykład niemieckich. Jako jedyni chyba w Polsce, nie chyba, na pewno, jako jedyni w Polsce jesteśmy w zespole naukowym w centrum na przykład w Centrum Kosmicznym, Europejskim Centrum Kosmicznym. Także no, jesteśmy wszędzie widoczni, staramy się. I bardzo dobrze, i bardzo ciekawe są to projekty. Te projekty, które udało Wam się zrealizować, który taki projekt jakby najbardziej napawa Pana dumą? Bo to są faktycznie olbrzymie pieniądze i olbrzymie przedsięwzięcia. Taki projekt, który już został zakończony i można powiedzieć, że odniósł sukces. Trudno wymienić może w ten sposób jeden projekt. Naprawdę wszystkie nasze projekty, które są realizowane, to są, tak jak wcześniej powiedziałem, to nie są projekty, które idą na półkę. To są projekty, które są wdrażane przez przemysł, bądź też centra symulacyjne chociażby, które powstają, są bardzo specyficzne. Nasze symulatory to nie są klasyczne symulatory uczące na przykład eksploatacji. To są symulatory, do których mamy wejście w postaci algorytmów. Te algorytmy są tworzone przez naszych naukowców głównie, także tu jak gdyby
jesteśmy w stanie faktycznie robić ten proces badawczy, czyli nie tylko szkolić na tych symulatorach, które mamy, ale również prowadzić badania naukowe, symulować elementy, których w normalny sposób nie da rady zrobić w momencie, gdybyśmy zamówili po prostu gotowy symulator. Także te nasze symulatory nawet, które są, to są jedyne same w sobie, jedyne w swoim rodzaju. To tylko pogratulować i życzę kolejnych sukcesów, bo warto się taką uczelnią później chwalić na pewno i mieszkać w takim pięknym mieście z taką uczelnią właśnie. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był doktor inżynier Artur Bejger z Akademii Morskiej. Ja zapraszam teraz na krótką przerwę. Po przerwie widzimy się w trzeciej części programu. Do zobaczenia.